Cześć, witajcie z Shugamik, a to jest już kolejne przedstawienie wersji Minecraft Version Changer, tym razem wersja 3.2. Jak widzicie, dużo się zmieniło od ostatniego mojego przeglądu z tego programu. Jak widzicie, normalnie można zmienić sobie wersję. Tu już jest wersja 1.5.2, którą obecnie mamy Minecrafta. Ale ja gram jeszcze na tej, więc bo wszystkie jeszcze serwery nie są zrobione pod 1.5.2, więc. Teraz tu mamy mody. Widzicie, nagram obecnie na tej, ale można je usunąć łatwo klikając i nie mam nic. Tu do modów jest o wiele więcej niż na przykład w wersji 1.4.7. A tutaj, bo macie na przykład tyle modów. A tu mamy już tyle modów, więc jest trochę więcej już, o wiele więcej. Ja tu mam te standardowe mody, jakie ja używam, czyli Raise Minimap, Optimap, Creature, Matmos, Inventor, Tweaks, UUP jest potrzebny oczywiście do Mob Creatures, Custom Mob Spawner też, Forge, Backpack też. Backpack jest osobną już modyfikacją. Więc gdybym chciał, mógłbym sobie dodać jeszcze Timber Mod. I tu mamy wideo, które ktoś sobie tam zamieszczał na tym forum. A tu mamy opis. Jeszcze to jest nieprzetłumaczone, więc zostaje na angielski. Nie, nie ma jeszcze opisu. Więc jest bardzo dużo modyfikacji. Ryan's mod. Widzicie, jest potrzebny Forge i jest jakaś adnotacja do tego, ja wam pokażę na przykład teraz. I mam adnotację do tego. O, mało mi się pokazało, ale mam adnotację do tego, więc. O, przepraszam, już. Mieliśmy adnotację do tego. Tu mamy portal gun, adnotacja, co potrzebne. Paintball. Paintball? Co ja gadam? A jest tu paintball. No, nie widziałem, że to jest taki mod nawet. Mod XP. No, dużo się zmieniło, naprawdę, więc change version, zmieniam sobie normalnie wersję. I tu mamy trzy zmiany. Możemy sobie stworzyć modpack, czyli wybieramy sobie mody. Klikamy i mamy modpack. Możemy usunąć wszystkie cechy z Minecraft kropka Minecraft. Standardowy dźwięk teraz. I możemy. Nie wiem, co to jest. Muszę sobie przetłumaczyć. Nie ma. Load modpack. Czyli możemy załadować. O, załadować modpack. Więc teraz włączamy Minecrafta. I sobie sprawdzimy, czy wszystkie te mody, które obecnie mamy, działają. Więc zaraz się załaduje. O, co mi się stało? Dobra, zalogowałem się. Jak mówiłem, gram już na wersji 1.5.1. Widzicie, Mojang. Zaraz mi się pokażą wszystkie mody, które powinny być. Trochę to potrwa, bo jednak mój komputer jest na tyle stary, że ładowanie Minecrafta trochę zajmuje. Przy nagrywaniu przynajmniej, bo bez nagrywania mi to o wiele mniej zajmuje. Widzicie, 11 modów, ta wersja. Klikamy mod, Optifine, Forge of Mod Loader, Forge, Raise Minimap, GUIAPI, Backpack, Doktor Zag Custom Spawner, Doktor Zag Mob Creature Mob, Inventory Tweaks, Matmos, Timber i mogę się założyć, że wszystkie będą mody działać i o co jest, stworzymy na tym świecie, zobaczymy. Tu próbowałem na tym świecie też inne modpaki robić i trochę mi to nie wychodziło, i dlatego że mi taka teraz opcja. Widzicie, już Mob Creatures jest. Widzicie, tu już jest też z Mob Creatures jest chyba, nie pamiętam z czego to jest. Tu jest normalnie wszystko, tu jest normalnie, tu jest Mob Creatures. Backpack, żywienie, Mob Creatures, narzędzia. To jest też Mob Creatures dodane w najnowszym update'cie. Mob Creatures znowu, tutaj się nic nie dodaje. Tutaj też Mob Creatures i Timber Mod. Pokażę wam teraz Timber Mod, czy działa. Tu chyba będzie gdzieś, nie, tu jest cukier. Nie wiem, gdzie jest kompletnie mączka kostna. Tu jest, dobra. Posadzimy sobie drzewo.
Dobra, nic nie widziałem. Dobra, mam posadzone trochę małe, ale zawsze coś. Bierzemy sobie siekierkę, zmieniam sobie game od 0, czyli normalny świat. Ścinamy i mamy wszystko już ścięte. I nie wiem, czy to też tak działa. Ła, achievementy. Już to też tak działa jak na wcześniejszych wersjach, ale jak się ma nożyce i się posadzi drzewo i się zetnie je, o, jak widzicie, to wtedy chyba będzie, wtedy wpadną nam też liście. A nie, to było kiedyś chyba. Tu jak się bawiłem trochę modami i taką ładną ścieżkę zrobiłem, więc to było na tyle z tej nowości najnowszych z Minecraft Vesson Changer. Link do niego oczywiście podam w opisie, więc subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Mnie to bardzo motywuje do nagrywania i do zobaczenia w następnych odcinkach.